Witajcie, moi drodzy, poniedziałeczek, a więc rozkład na cztery klucze na ten tydzień, taroskop, horoskop dla Was do wyboru. Wybierajcie swój klucz albo swoją okładkę tarota. 1, 2, 3, 4. Kto potrzebuje, niech sobie zatrzyma, a kto potrzebuje sesji prywatnej wróżebnej ze mną, niech zaglądnie na stronę aylamedium.com i tam można umówić się ze mną na sesję prywatną. Co? Wybraliście kluczyki? No to 1, 2, 3, 4, kochani, jedziemy! I ci z Was, którzy wybrali tarot zaczarowanego lasu, klucz złoty, patrzymy. Aura tego dnia. Biały jeleń, czyli karta głupca gdzie indziej, ale pięknie, posłuchajcie, jakieś nowe początki. Być może dla tych z Was, którzy chcecie doczekać się potomka, to jest najlepszy tydzień na to, żeby plany się ziściły, to znaczy po nowym początku i po tej cudownej karcie może zejść tutaj ciąża na świat, tak to powiem. Ale ogólnie nowe początki, tydzień obiecujący, tydzień nadziei, tydzień jakichś takich wizji ciekawych. Popatrzcie, może nowa droga kogoś czeka, nowe plany, coś się rodzi, jest lekkość, jest tajemnica, ale jest pewnego rodzaju przepiękna energia tajemniczości i satysfakcji i takich jakichś dreszczyków, ciekawości, co ten tydzień jeszcze może odkryć i co odkryją następne, jest w tej karcie zawarta, więc bardzo ciekawa aura tygodnia. Patrzmy, co, jeśli chodzi o finanse, 8 wizji, a tutaj tak, tutaj owszem, intrygująco, tajemniczo, nowe plany, nowe idee, a w finansach poczucie pewnego rodzaju impasu. Być może, jak to się mówi, no nie mam w co ręce włożyć, być może wydatki mogą w tym tygodniu trochę przerosnąć Wasze możliwości. Może tak być, może być jakaś sytuacja podbramkowa, przed którą będziecie postawieni, ale moi drodzy, złoty klucz i tarot zaczarowanego lasu to jest baśniowa kraina i tutaj wszystko musi się skończyć dobrze, więc jeśli tydzień nawet trochę zafunduje Wam energii takiej, wiecie, dreszczyk emocji, to znaczy, że po prostu tylko dlatego, żebyście bardziej prężnie przyglądali się Waszej sferze finansów, tak to powiem. Teraz patrzmy, jeśli chodzi o pracę, as wizji, posłuchajcie. Posłuchajcie, to jest coś takiego, że w pracy wydarzy się, bo w ogóle potrzebna jest taka energia, która mówi, że serce rośnie, dusza śpiewa. Fajnie, jeśli robicie to, co kochacie, jeśli nawet niekoniecznie tą pracę kochacie, to włóżcie w nią całe serce, bo tutaj rodzi się jakaś taka okoliczność w tym przepięknym asie pucharów, moja ulubiona karta z tego tarota, jedna z paru ulubionych, o tak to ujmę. Przepiękny ławąc, popatrzcie. I to jest coś takiego, co mówi, że nie jesteś sam, zawsze znajdzie się jak gdyby drugi z Tobą do tanga w biznesie w tym wypadku, taki ktoś, kto Cię zrozumie, ale tu się może urodzić coś takiego w tej pracy, jakiś plan, jakaś pochwała, jakaś współpraca, kiedy poczujecie, że Wasze serce przepełnia błogostan, muza, co chcecie. Piękny tydzień, jeśli chodzi o zawodowe energie, coś bardzo miłego na horyzoncie. Teraz tak, jeśli mówimy o uczuciach dla tych, co samotni, dziewiąteczka wizji, tutaj mamy jakąś aurę tajemniczości, tu jakaś moneta wlatuje do studni życzeń. Po tej dziewiątce pucharów powiedziałabym, że będziecie mieli poczucie pewnego rodzaju, wiecie, Mick Jagger chyba śpiewał przebój Satisfaction i coś takiego. Możecie sobie dzisiaj od razu puścić w poniedziałek, bo ten tydzień będzie pod hasłem tej melodii. No jakaś taka frajda. Coś czujecie, że zaczyna się, jak to się mówi, dobrze nakręcać, jeśli mówimy o pole uczuciowe. Możecie zacząć być bardziej zauważani, możecie być bardziej rozchwytywani, jak to się mówi w towarzystwie. W każdym razie tu się robi coś takiego, kiedy zaczyna dusza grać rock'n'rolla i tak jakby moneta, która wlatuje do studni życzeń, powiedzcie sobie szybko życzenie i niech się spełni, jeśli dobre dla Waszego serducha. A tutaj, jeśli chodzi o pary, posłuchajcie, pewnego rodzaju mam poczucie wypalenia, wygaszenia, ale posłuchajcie, nie dramatyzujmy, błagam w tym momencie, bo to może znaczyć po prostu, że na przykład partner będzie, no co tu dużo mówić, przemęczony,
Albo sprawdzajcie stan jego zdrowia, albo sprawdzajcie u siebie, prawda? Mogą być takie energie no, na wszystkich frontach gdzieś tam. Na przykład remont wykonaliśmy jakiś generalny, albo było mnóstwo pracy i teraz tak naprawdę jedyne co w głowie to jest odpoczynek i dobrze by było te siły zregenerować i przyglądnąć się zdrowiu waszemu we dwójkę, bo tutaj jest coś takiego jak właśnie wypalenie, wygaszenie, zmęczenie, przemęczenie. Może być taki tydzień, więc ja bym powiedziała, że biały jeleń zaprasza do parku na ławkę, poleniuchować chociaż tyle, ile możecie, popatrzeć razem na przyrodę i naładować baterie. Dobra, teraz świątynia ciała, czyli zdrowie. Tutaj jest też tak. Powiem Wam, że przyglądałabym się w tygodniu Waszemu zdrowiu, ale również tak jakby zrobić tylko rachunek sumienia, czy były robione ostatnio wszelkiego rodzaju badania. Tu może być pewnego rodzaju wyjałowienie, niedobór czegoś w organizmie, więc po prostu sprawdźcie, prawda? Biotebale, włosy, paznokcie, albo po prostu jakby badania sobie zrobić podstawowe, czy czegoś w organizmie nie brak, tak to powiem. Jeśli wszystko gra i buczy, no to super, ale jakby były jakieś braki, to trzeba suplementować coś, organizm, czymś. Tak mi tutaj karty mówią. I teraz popatrzmy, co anioły. Miej odwagę się zmienić, prosi Was taki anioł. Cokolwiek to znaczy. Może ktoś się zastanawia, czy wykonać metamorfozę, czy nie. Albo czy po raz pierwszy powiedzieć przepraszam, czy nie. Albo czy po raz pierwszy zrobić coś, czego w życiu nie robił. To ten anioł prosi, miej odwagę się zmienić. Będzie dobrze. Kochani, pięknego tygodnia. I teraz ci z Was, którzy wybrali kruki i różowy klucz, patrzymy, co tutaj w tym tygodniu będzie. Król Pentakli, aura tygodnia, dotyk Midasa. Posłuchajcie, przede wszystkim wszystko robić z głową, stać mocno nogami na ziemi w tym tygodniu, przemyśleć sprawy każde 2-3 razy, zanim podejmiecie decyzję, ale to jest energia, którą ja nazywam dotykiem króla Midasa, czyli wchodzi w grę materializacja pragnień. Tu być może tydzień będzie w jakimś sposób pomagał Wam do tego, żeby to, co do tej pory się nie ziszczało na planie materialnym, żeby mogło, no, co tu dużo mówić, z fata morgany przejść na plan ziemski i urzeczywistnić się. Tu też może być osoba, która podobna do króla pentakli, która wpłynie, zdominuje Wasz tydzień, czemu nie, ale ogólnie pachnie tutaj tym, że macie statecznie, spokojnie przemyśleć wszystko razy 3, ale jakieś konkretne plany, być może niebywałe jakieś okazje tutaj do wzbogacenia się również w tym tygodniu będą na horyzoncie. Co tu dużo mówić, kontrakty możecie zawierać jakieś takie, możecie być może coś kupować. Patrzmy co w pieniądzach. Wybór, kochankowie, i to jeszcze duży arkan. Posłuchajcie, tu w tym tygodniu możecie dokonywać jakiegoś takiego sporego wyboru co do tego, co tutaj, że tak powiem, kupić, albo w co zainwestować, albo co zrobić z jakąś sumą pieniędzy, ale w sposób mądry, przemyślany i taki, który wpłynie na to, że potem się wzbogacicie. Nawet gdyby to miało być 200 czy 300 zł, umówmy się, losów na loterię za to nie będziecie kupować, ale będziecie je mądrze inwestować. Nie wiem, w książki, które potem Wam na przykład dadzą procent w postaci takiej, że Wasza wiedza zaprocentuje w postaci kapitału, ale też mogą być grube zakupy tutaj dla niektórych. Takie naprawdę po karcie kochanków robione po sercu, ale przemyślane. Więc fajny tydzień. I teraz zobaczmy, wow, a w pracy koło fortuny, wow, będę robić ten efekt wow i niech Wam dźwięczy w uszach, bo posłuchajcie, tu się nakręca, tu się grubo dzieje w tym tygodniu. To jest jakiś super tydzień dla Was, bo powiedziałabym, że tu może tak, powiedzmy tak, ruszyć się, zadziać się na poziomie pracy zawodowej. Jakaś koniunktura się nakręca, koło fortuny się kręci, będzie Wam wydawało nagrody, premie, bonusy, możecie zostać zauważeni, może być wzrost Waszych dochodów, może być wreszcie zmiana jakaś niespotykanie ciekawa na miejscu pracy, albo Wy dostaniecie jakąś taką propozycję pracy, która przyprawi Was o kolorowy zawrót głowy. Dla tych, którzy szukają jeszcze pracy, idealny tydzień na to, żeby znaleźć pracę z efektem wow, posłuchajcie, więc pięknie jest, pięknie. A teraz tak, jaj, kolejny duży arkan. Uczucia dla tych, co samotni. Tu bym powiedziała, że może być tak, że będą się rzeczy działy wokół rodziny, Wasze plany, szeroko pojętej rodziny, tam nie wiem, mamy, siostry, wujkowie, bracia, ale tutaj jest coś takiego, że być może nawet będziecie musieli pojechać w odwiedziny do tej rodziny, być może,
albo po prostu omówić pewnego rodzaju ważne szczegóły i tydzień zdominowany raczej układaniem jakby takich spraw między sobą a bliskimi, ale też tydzień, który wnosi energię taką, która mówi, że stabilizujecie się na jakiejś super pozycji, powiedziałabym bardziej zawodowej na razie, natomiast uczuciowo może być tak o, ale też możecie poznać kogoś, może być tak, że poznacie kogoś, kto jest bardzo stabilny, bardzo spokojny, bardzo racjonalny, bardzo taki rozsądny, mniej romantyczny, ale jeśli by się tak zdarzyło, to dajcie szansę takiej osobie. Okej, okay, teraz jeśli uczucia dla tych, co w parach, kolejna, to tu jest, słuchajcie, same duże arkany prawie oprócz króla monet wyszły jak na razie. To jest jakiś taki tydzień, no powiedziałabym mocno, kardynalnie mogący wpływać na Wasze losy. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, co w parach, posłuchajcie, może być jakiś moment taki, kiedy potrzeba ponieść jakąś ofiarę, jakieś kompromisy, dogadać się. Bardziej tutaj trzeba rozsądkiem się dogadywać, niż próbować coś wynegocjować na przykład emocjami. Rozumiecie? Aura taka, która mówi, że skupmy się, przemyślmy to wszystko, co chcemy ewentualnie partnerowi przekazać. Być może też będzie jakaś rozłąka między Wami, może być, bo partner będzie musiał pojechać na delegację albo gdzieś tam, może tak być, albo więcej pracować, ale tydzień taki, który mówi, przemyśl wszystko, czasem trzeba się jej poświęcić w imię dobra partnerstwa. Coś takiego, takie tu energie wchodzą. Natomiast dla spraw takich, jeśli byście dokonywali jakichś decyzji ważkich co do Waszych finansów, idealny tydzień. Tylko trzeba jak gdyby myśleć we dwoje, uruchomić burzę mózgów. Jeśli pięć dużych arkanów, coś tu się dzieje, kardynalnego, może być to taki, tak jak mówię, mocno zakręcający Waszym życiem tydzień. Jeśli chodzi o uczucia, przepraszam, jeśli chodzi o świątynię ciała, czyli zdrowie, tu może być tak, posłuchajcie, król monet lubi sobie zjeść, to już mówię energia karty. Tutaj waga jakby wchodzi na wieżę, a wieża mówi, że uwaga na kręgosłup. Jeśli ktoś od dawna planuje odchudzanko, to warto to zrobić, bo uwaga na kręgosłup i okolice. Może po prostu za ciężko, może i trzeba to w końcu zrobić. Natomiast dla całej reszty powiedziałabym, że w ogóle uwaga na to, żeby nie wiem, nie przedźwigać się, nie zarwać jakiegoś, wiecie, nie przestawić jakiegoś kręgu, na przykład nie zeskakujcie po cztery schody naraz, jak gdzieś schodzicie, tylko schodźcie dostojnie, tak jak to robi król monet. Tutaj trzeba uważać na Wasz stelaż, czyli Wasz kręgosłup, tak to powiem, w tym tygodniu. I po prostu wiecie, jak się schylamy, to kucamy po coś. Nie robimy wszystkich tych takich dziwnych rzeczy, które powodują, że można się, jak to się mówi, zarwać, przerwać, czy nie wiem, jak to się mówi fachowo. Jakby ktoś ćwiczył, to może mi potem podpowiedzieć. Okej, okay, co tu dla Was anioły? Czyń cuda w swoim życiu, prosi anioł. Słuchajcie, macie namaszczenie od anioła, żeby na ten tydzień stać się cudotwórcą. Więc nie ma, że nie, proszę w tym tygodniu czynić cuda w Waszym życiu i możecie obdarowywać nim innych. No to co? Pięknego tygodnia, moi Wy kochani Copperfieldzi. I teraz tarot manga. Tu się mi wyłożyły dwie karty, więc tak zostawiłam. Cokolwiek tam jest, zaraz będziemy widzieć, co to się wypchało do Was na aurę tygodnia. Dobra, patrzmy. Pierwsza, królowa monet i druga, cesarzowa. No grubo, kochani Wy moi. Ten tydzień taki, który bym powiedziała, że wszystko, co polega upiększaniu, nie wiem, Waszego domu, być może nawet ktoś tu będzie kupował nieruchomość albo zaczynał mądrze pojętą jak gdyby planowanie zakupu nieruchomości, ale ogólnie grube plany, grube wizje, grube marzenia, konkretyzacja taka bym powiedziała tego, co ja chcę, mogę, potrafię. I jakieś takie energie, które mówią, wiecie, cesarzowa zawsze wnosi, jak ja mówię, taką błogosławiącą energię, to znaczy pomaga na przykład w biznesie, przy dzieciach, w zajściu w ciążę, więc ona jest super kartą i tydzień taki, no dwie wypadły jeszcze przy królowej monet, takie energie, które mówią, że posłuchajcie, róbcie w tym tygodniu 10 razy więcej zabiegów, starajcie się załatwić wszystko to, co do tej pory się nie udawało, bo to będzie tydzień z wspomagaczem w efekcie takim, wiecie, ho, 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 a może i bardziej. Super energia. Teraz patrzmy, jeśli chodzi o finanse, to bym powiedziała tak, nie łap dwóch zajączków za ogon, skup się na jednym, tydzień taki, który wspomaga bardzo wiele, w urzędach załatwiaj wszędzie, ale gdyby na przykład w biznesie
To czy wybrać to, co chcesz robić i rób to po prostu w tym tygodniu. Skup się na jednym celu. Też być może przemyśl wszystkie swoje wydatki. To jest tydzień dobry na planowanie, na zarządzanie, na organizowanie. Natomiast nie bardzo koniecznie trzeba szastać, tak bym powiedziała. Tutaj trzeba będzie wszystko, tak wiecie, przeliczyć dosłownie jak dobry księgowy mafii swego życia. I tydzień taki, który mówi... Tu myślimy, tu kombinujemy, tu planujemy, tu braworowo załatwiamy sprawy w urzędach, tutaj dogadujemy się nawet z tymi, którzy wcześniej byli nie do dogadania, a z wydateczkami na razie ostrożnie. A jeśli chodzi o pracę, as mieczy, no i jakieś nowe pomysły, jakieś nowe idee, tu może być rozpoczęcie czegoś nowego, tu może być zaczęcie, może ktoś nawet założy jakąś własną firmę, może ktoś ruszy z jakimś procesem, z jakimś pomysłem, z jakimś planem, wdroży coś nowego w swojej firmie, albo wręcz, jeśli to jest na przykład praca na urzędzie, czy taka, gdzie nic nie wdrażamy, niczym nie zarządzamy, to tu jest tydzień jakiejś przełomowej decyzji, postępu takiego, wiecie, na zasadzie, że dogaduję się ze sobą i z innymi, na czym mi zależy, idę po swoje. Więc taki brawurowy tydzień, ale bardzo oczyszczająca energia, jeśli chodzi o sprawy zawodowe. No i taki, wiecie, miecz samuraja w końcu na ten tydzień w sprawach zawodowych macie w ręce. Tak wiecie, używajcie go, jak to się mówi, bo ostry jest, oj ostry. Okej, okay, teraz patrzmy, uczucia dla tych, co samotni, a z denarów, kochani. No, tutaj... Dwa asiory. Posłuchajcie, to jest tydzień jakiś, który będzie naprawdę wnosił magiczne energie wielkich możliwości dla Was. W świecie zawodowym też, więc tu trzeba rozdzielić uwagę i na świat zawodowy, i na to, co się może zadziać w uczuciach, a tu as denarów mówi, że jest tutaj jakaś obietnica kusząca dawana przez siły wyższe, że można tutaj bardzo kogoś cennego poznać, albo też jakby bardzo cenne rzeczy odkryć, jeśli chodzi o sprawy uczuciowe dla siebie. Umówmy się, to jest tak jakby talizman, trofeum kosmiczne, które schodzi do Waszego życia, które mówi, że tak, że tutaj jest jakiś podarunek od wszechświata w tym tygodniu zawarty, więc ja Wam życzę, żeby była odkryta jak najbardziej na przykład cenna osoba przez Wasze serce w tym tygodniu, bo to też jest możliwe po tej karcie. W każdym razie bonus jakiś tutaj macie na polu uczuciowym. Materializacja na planie uczuciowym czegoś, na czym od dawna Wam zależało. No kochani, as pucharów dla partu są trzy asy. Posłuchajcie, spotkały się trzy asy w jednym tygodniu. Tu mamy super karty. No muszę powiedzieć, że jest to naprawdę tydzień, no powiem, takich rajcująco pięknych, kosmicznych energii, że korzystajcie, nie siedźcie w domu, załatwiajcie wszystko, nie wiem, brylujcie, piszcie przez internety, bo tu są po prostu wielkie możliwości ukryte dla każdego z Was w tym tygodniu, na każdym polu. Dla tych, co w parach, powiedziałabym, że taka energia, która mówi, że Wasze serce wypełni się taką błogosławioną radością, sentymentem, cudownymi uczuciami. Tutaj wszystko, jednorożce, motyle, co chcecie wrzucić do tego asa pucharów, z czym to będzie związane, albo się dowiecie czegoś w parze takiego, co spowoduje, że po prostu będzie to komunia dla Waszych serc i uczta dla Waszych serc, albo po prostu tak jakby odnowicie, nie wiem, więź emocjonalną, a być może zajdzie tutaj, tak jak mówimy, taka informacja dla Was, która spowoduje, że we dwoje będziecie się czuć jak te dwa gołąbki, szczęśliwi, fruwający. No super. I energia, świątynia ciała, czyli zdrówko. A tutaj trzeba uważać, wypalenie, wydaszenie, przemęczenie, stresior, temu wszystkiemu mówimy nie. To jest jedyna taka bardzo ciężka karta, która mówi, że po prostu no gdzieś tam coś. Już jesteście być może przemęczeni, być może czas na jakiś urlopik, kochani, pomyśleć gdzieś, nie wiem. Na weekend wyskoczyć chociażby do Kazimierza, czy gdzie tam lubicie, albo poleżeć w parku po prostu na kocysiu, bo tutaj wszystko mówi, że wy jesteście po prostu, wiecie, na rezerwie wasz organizm ciągnie. Co tu dużo mówić? Dajcie mu trochę luzu, bo się tu skarży na was, że go w ogóle nie szanujecie, że on już ma dość. I badanka też poróbcie jakby, czy mu czegoś nie brakuje. Mówię ciało, na przykład witamin, czy tam czegoś takiego. Tutaj ojojoj. A teraz słuchajcie, jeśli chodzi o anioły, na pierwszym miejscu stoi na podium i anioł Wam po prostu mówi, wzbogacasz życie swoją osobą.
przyznaje Wam jakiś czempionat w czymś, bo stoi na pierwszym miejscu na podium i mówi, że to miejsce to tak jakby dla Was tu przygotowane. Więc cokolwiek to znaczy, to macie pamiętać w tym tygodniu, że wzbogacacie życie swoją osobą i wszyscy, którzy Was w tym tygodniu będą widzieli, wyniosą jakąś pożyteczną wibrację do swojego życia. No więc co? No więc Wam życzę pięknego tygodnia. I teraz ci z Was, którzy wybrali przepiękny tarot kryształowy i biały klucz, jedziemy. Aura tygodnia, siódemka pucharów. Posłuchajcie, no po prostu plany, marzenia, miraże, wiraże. Tutaj może być dużo, mnóstwo jakichś marzeń. Faktycznie taki tydzień, który mówi, no jeśli byście się mieli skupić tylko na pracy, to bym powiedziała, nie goń za wieloma srokami, złap jedną za ogon, będzie okej. Natomiast jeśli ktoś tutaj chce po prostu na przykład stworzyć jakiś nowy projekt swojego domu czy swojego biznesu, no to idealny tydzień do tego, bo tutaj jest mnóstwo pomysłów, mnóstwo planów. Po prostu będziecie bujać w obłokach, no ale to się w przyszłych tygodniach może materializować, więc jakby jeśli tak do tego podejść, to bujajcie. Jeśli natomiast by ktoś tutaj jak gdyby od dawna tkwił w energii tej karty, no to mówię, no to czas zejść na ziemię w tym tygodniu. Ale wiecie, do planowania idealny tydzień. No i teraz zobaczmy, jak to będzie grało z innymi. A jeśli chodzi o finanse, transformacja, sąd jakiś, to jest tak jakby odrodzenie. Wiecie co, to może być tak, że tutaj będziecie mieli dużo jakby głowę zajętą pomysłami różnymi na to, jak na przykład uzdrowić pole swoich finansów, jak wprowadzić tutaj jakieś takie generalne porządki i radykalne zmiany, które spowodują, że będzie Wam się lżej oddychało w przyszłych tygodniach, a być może i w przyszłych latach. I jest to okej, energia, a w ogóle siły wyższe Wam będą pomagać, jeśli warto by było podjąć takie, zmierzyć się z takimi wyzwaniami, jeśli takowych potrzebujecie, jakby reorganizacja, naprawa swojego pola finansów w tym tygodniu właśnie, bo dostaniecie w związku z tym wspomożenie od sił wyższych. Gdyby trzeba było jakieś rozmowy, na przykład, nie wiem, z bankiem albo z jakimiś, na przykład osobami, którym gdzieś tam na przykład no, jesteście dłużni coś, prawda? Natomiast jeśli jesteście szczęśliwi i nie macie żadnych, że tak powiem, długów i zobowiązań, to i tak tutaj karta mówi, że pewnego rodzaju odrodzenie idzie w pole finansów, czyli coś takiego jak świeży wiatr, jak oczyszczenie, jak wspomaganie, jak być może popatrzenie w inny sposób na swój portfel i chociażby zakup nowego. Może tak być. Posłuchajcie, jeśli chodzi o pracę, cała naprzód, kochani. Mag jest wymagający i mówi Wam, jak będziecie po prostu działać jak David Copperfield swego życia na planie zawodowym w tym tygodniu, to osiągniecie bardzo wiele, wiele więcej niż by się mogło Wam wydawać, albo wiele więcej niż w ogóle śmiecie marzyć, ale tu trzeba dawać wszystko z siebie, tak jakby cała naprzód. Czarujcie otoczenie, nie wiem, róbcie użytek z własnych rąk, z własnej inteligencji, z własnej błyskotliwości. Wszystko, co mag ma w zasięgu, to jest zarówno emocje, czyli kielich, jak i miecz, czyli intelekt, jak i denary, czyli te ręce i materializacja, jak i buławy, czyli różdżka, czyli pasja. I to wszystko musicie puścić ruch w tym tygodniu na ścieżce zawodowej i bardzo dobrze na tym wyjdziecie. Oj, bardzo dobrze. Jeśli chodzi uczucia dla tych, co samotni, słuchajcie, tu może być akurat tu, w tym zderzeniu, to bym powiedziała, uważajcie, żebyście nie zawiśli w tym tygodniu w jakiejś iluzji. Czyli w tym tygodniu, jeżeli by były jakieś nowe znajomości, szczególnie przez internety, to nie mówimy od razu nie, ale przyglądamy się jak gdyby realnie. W tym tygodniu, jak są różowe okularki zaparowane, to je przecieramy, nawet ściągamy i przyglądamy się wszystkiemu, co wchodzi do Waszego życia dwa razy baczniej. Ale ogólnie energia taka, która mówi, że no być może nawet będziecie siedzieć gdzieś w domku, na przykład niekoniecznie w pracy po większej części i na przykład jakiś taki moment, kiedy musicie sobie wszystko zorganizować, przemedytować, przemyśleć, wyciszyć się, a być może nawet odpocząć. Ci, którzy pracują, mogą gdzieś wystrzelać w marzenia, w kosmos i jakby nie bardzo się w tym tygodniu pracą interesować, ale okej. To też jest potrzebne, tylko mówię, gdyby jakaś znajomość nowa, świeża, nowa zeszła do Waszego życia w tym tygodniu, to trzy razy się jej przyglądajcie, zanim powiecie tak. Nie mówić nie od razu, absolutnie, tylko przyglądnąć się zdroworozsądkowo, co to przyszło w tym tygodniu do Was. A teraz tak, jeśli uczucia dla tych, co w parach, to bym powiedziała, że to jest tydzień generalnych porządków.
możecie, jak to się mówi, wprowadzić nie tylko w portfelu, ale i w związku. Jakieś takie radykalne zmiany. Na zasadzie robimy generalny remont naszych uczuć, naszych poglądów, coś zmieniamy, nasz styl życia, być może nawet odnowicie totalnie, wpadniecie na pomysł, żeby odnowić totalnie, nie wiem, mieszkanie jakby i podnieść je z stanu takiego, który mówi, że już dawno jakby potrzebowało remontu, to możecie w tym tygodniu dojść do takich wniosków, ale może być też tak, że na przykład porzucicie jakieś towarzystwo, że ktoś lub coś w dobrym tego słowa znaczeniu odejdzie z waszego życia, bo po prostu powiecie, już mam na przykład kogoś dość, nie mówię o partnerze, na przykład jakiś uciążliwy znajomy albo ktoś taki, może być taki tydzień generalny w porządku i czystek i uwalnianie się z tego, co waszej parze już nie służy. No, może jakaś dieta, no czemu nie, teoretycznie też by mogła być powiedzmy generalna czystka na tym polu, ale radykalne zmiany, które powinny wyjść wam na dobre waszej parze. No jak minimum, gdyby ktoś tutaj był w jakimś toksycznym związku przez długie lata, no to rzeczywiście może podjąć w tym tygodniu, jak to się mówi, taką decyzję, że po prostu adieu się robi. Teraz tak, jeśli chodzi o świątynię ciała, czyli zdrowie, uwaga na wszystkie choroby wieku dziecięcego, tak mówi książkowo karta głupiec, czyli jeśli by tak patrzeć, jeśli by tak patrzeć, to tak mówię, ale mogą być też takie, które się za wami ciągną od dzieciństwa, jakieś rzeczy, to może tak być, natomiast ogólnie to, ja powiem tak, raczej zdrowo, to przecież popatrzcie na tą kartę, jak to wygląda, raczej ciało i dusza się czuje tak śpiewająco w tym tygodniu, prawda? Gdyby ktoś był jeszcze chory, to szybko powinien dojść do zdrowia po tej karcie. Ok, patrzmy. I co my tu mamy? Bądź cierpliwy, wszystko ma swój czas. Tak was proszą anioły i wy tak zróbcie, bądźcie cierpliwi, wszystko ma swój czas, kochani. Pięknego tygodnia.